Dzień dobry, witam was moi kochani, w dzisiejszym materiale zajmiemy się kilkoma rzeczami w życiu człowieka, dochodzi do zmian, a ja ten materiał nagrywam o 1.58, więc trzymajcie za mnie kciuki, żebym jutro wstał do dentysty, a na zmianę gumek. Zmiany są olbrzymie, dzisiaj poruszymy tylko podstawy. Ten materiał tworzę dla was, żebyście rano, gdy wstaniecie, mogli i wiedzieli dokładnie co wrzucić, na jaki dany typ czołgu. Podzielimy to na segmenty. Czołgi średnie, snajperskie, plus te czołgi do bicia się na hedy, plus magazynki. Podzielimy to na czołgi ciężkie. Tutaj zrobimy tylko jeden zestaw, jeden wybór. Czołgi, nie, Niszczyciele czołgów do grania na bliskim i dalekim dystansie, no i oczywiście czołgi lekkie. Zacznijmy najpierw może od Badczata. Przejdźmy sobie właśnie do nie, tych magazynków, Co be, jakie w ogóle typy czołgów, albo, przepraszam, nie typy czołgów. Jakie czołgi będzie obejmował ten zestaw skili? BatChat, TVP, Karo Progetto, na przykład. To jedziemy z tematem. Już tłumaczę, braterstwo broni musi być, wiadomo, na prawa również. Bierzemy sobie maskowanie. Maskowanie na wszystkich czołgach średnich raczej wypadałoby brać, nie rezygnowałbym z tego. Zwiększenie zasięgu widzenia jest super opcją dla badczata, więc bierzemy gościa. Praktyczność. Uważam, że praktyczność, czyli skracanie czasu przygotowania materiału eksploatacyjnego o 10% eksploatacyjnego, jakby co, jest troszkę późno, musicie mi wybaczyć, jest bardzo ważne na magazynkach. Ja bym brał na praktycznie każdym typie czołgu, bo mi się ten perkiskill skill bardzo spodobał. No i wykrywanie dźwiękiem, chociaż niebezpieczeństwo na magazynkach też mogłoby pomóc, tak wydaje mi się, że wykrywanie dźwiękiem będzie po prostu bezpieczniejsze, fajnie się te dwa perki tutaj uzupełniają i, i, i kumulują z nich bonusiki, dlatego że zobaczcie, że w wykrywaniu dźwiękiem macie też zmniejszenie negatywnego ogłuszenia ostuna. to tutaj mamy skrócenie czasu odnowienia naprawki, więc świetna sprawa. Bonusowe, a tutaj jedziemy. Rozeznanie w sytuacji, znowuż zwiększenie zasięgu widzenia, podstawa. Zwiększana premia do skuteczności załogi o 2,5%. I tutaj mamy pewien problem, bo często takimi magazynkami gramy gdzieś sobie solo, czyli próbujemy wyłapać te, jakby. Uszkodzenia gdzieś tam yy, grając sobie właśnie samemu, no ale weźmy gaszenie na razie, i tutaj to należy do Was. Czy weźmiecie sobie przechwycenie sygnału, czy eksperta komunikacji? No nie wiem. Ja bym raczej tak spróbował dać ramię w ramię, bo jeżeli gracie plutony, no to będzie to miało największy dla Was wpływ. Tak wygląda tutaj dowódca. My przenieśmy się już do celowniczego, braterstwo broni. Standardowo naprawa, standardowo maskowanie i tutaj lecimy dalej. Strzał z biodra, ja bym wziął. Strzał z biodra ciągle poprawia gdzieś tam funkcjonowanie tego działa. Zbrojmistrz będzie dla was najważniejszym skillem. Na każdym typie czołgu. Dosłownie. Bierzemy ten skill zawsze, nie opuszczamy gościa, trzeba go mieć. Jeżeli chodzi o kolejność, wszystkim zajmiemy się w dniach następnych, moi drodzy. Wszystko wam powiem od A do Z. Sniper. Mm, nie wiem, raczej nie. Wolałbym koncentrację, bo wentylacja będzie nam dawać kolejnego bufika właśnie z tego e, skilla dodatkowo bierzemy sobie idealny ładunek. Dlaczego biorę idealny ładunek? Dlatego pomimo, że te medy magazynkowe mają fajną przeważnie prędkość lotu pocisku na podstawie, tak wiecie jak to wygląda na goldzie, te hity na czacie TVP-ku, czy progu, no le jak jeszcze z nich wyciśniemy więcej, to po prostu łatwiej będzie nam się snapić. Oczywiście, jeżeli nie chcecie mieć tego idealnego ładunku, możecie go zastąpić bezpiecznym magazynowaniem. Intuicja jest podstawowym moim e, skromnym zdaniem właśnie e, skillem. Trzeba ją mieć, żeby w danym sytuacji się przełączyć, no i tutaj albo bierzemy tuning amunicji, albo bezpieczne magazynowanie, albo idealny ładunek, to zależy po prostu od Was. Ja sobie wezmę tuning amunicji, wydaje mi się, że mój batcat nie będzie tak łatwo dostawał magazynu, a nawet jak będzie, no to mamy 45 sekund około tutaj odświeżenia właśnie napraweczki, dzięki temu, że wzięliśmy sobie praktyczność, plus dodatkowo można wziąć dyrektywkę, wtedy będzie to 45, jak nie to 50 parę kierowca. Lecimy z kierowcą. Braterstwo broni tutaj dużo nie będzie akurat rzeczy do zrobienia. Mamy sobie te trzy standardowe nasze na czołgi średnie perki. No i bierzemy kontrolowanie uderzenia. Nikt nie chce przecież widzieć smutnego obrazka, gdy wpadać w ciebie jakiś drugi czołg średni, no i kasuje ci 1000 HP, nie? No to byłoby słabe, więc kontrolowanie uderzenia jak najbardziej się tutaj przyda. Gładka jazda, fajna do poprawy celności działa jest super. No i jazda terenowa ewentualnie inżynier albo pewne Rozmieszczenie, i ja się skuszę na jazdę terenową. Tak wyglądają widzowie. Wszystkie te perki, właśnie na czołgi z magazynkiem. Proszę bardzo, średnie czołgi. A teraz przeniesiemy się na czołgi snajperskie. Medy snajperskie, lecimy z tematem. Bierzemy sobie braterstwo broni, to na pewno. Nie wiem, czy tam się w ogóle coś pozmienia. Raczej nie, ale spróbujmy. Naprawa, maskowanie. Czy chcemy wziąć wykrywanie dźwiękiem? Chcemy, bierzemy sobie praktyczność, zwiat na pewno, no i praktyczność też możemy wziąć. Wydaje mi się, że to będzie jeden do jednego, ale sprawdźmy to. Rozeznanie w sytuacji jak najbardziej, zwiększenie zasięgu widzenia, gaszenie pożaru, też nie chcemy płonąć jak dzban. I ramię w ramię, ja bym wziął ewentualnie przechwycenie sygnału, bo ten spocik będzie nam szybciej sygnalizowany. Więc czasami jest tak, że macie jakąś górkę, możecie zjechać, ale zjedliście za późno, no i wybuchliście. Więc musicie przemyśleć sytuację albo ramię w ramię, albo przechwytywanie sygnału. Tutaj zostawiam Wam do wyboru celowniczy. Braterstwo broni, standardowo, jest naprawa, jest kamuflaż, no tutaj na 1000% kamuflaż musi być, z tego względu, że są to medy snajperskie, to koncentrację też można bez problemu wziąć, oczywiście zbrojmistrza też bierzemy, no i czy potrzebujemy strzał z biodra, czy być może szybsze celowanie, to też zależy od czołgu, ja ten strzał z biodra raczej bym wziął, czemu nie, ciągle przyjemniej się będzie mierzyć. Kierowca, braterstwo broni, cyk, naprawa, cyk, maskowanie, oczywiście. Jedziemy z gładką jazdą, bo czemu nie, Zwięk zmniejszenie roz rozrzutu po e, przystrzelaniu w ruchu też e, będzie tutaj mieć dla nas jakiś bonusik. Jazda terenowa jak najbardziej i tutaj w sumie to się zastanawiam, czy może jednak na takie papierowe medy nie warto byłoby wziąć pewnego, wziąć pewnego rozmieszczenia. Ja wezmę kontrolowanie kontrolowane. Kontrolowane uderzenie. Na razie w ten sposób tak to rozegram. Chociaż powiem Wam szczerze, że zamiast na przykład jazdy terenowej, albo gdy nie wiecie, że nie strzelacie snapów w ruchu, gdzieś tam nie idziecie i oddajecie tych strzałów w ruchu, no to być może pewne rozmieszczenie zamiast gładkiej jazdy byłoby dobrym wyborem. Jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi moi kochani widzowie o ładowniczego, bierzemy braterstwo broni, bierzemy naprawę, bierzemy sobie maskowanie jak najbardziej. I teraz tak. Ja wiem, że Leopard nie potrzebuje. Nie potrzebuje w tym momencie idealnego ładunku. Być może wikers też nie, ale takiego wikersa warto byłoby to wziąć. Na Leoparda nie jest potrzebny. Więc weźmy sobie na razie, zróbmy przykładowy pod Leoparda Tunika amunicji. Pewnie czemu nie? intuicja na te by się przydała i być może na takiego Leoparda bezpieczne magazynowanie. Ale co, jeżeli gracie K-91? No, tutaj zaczyna się problem, e, dlatego że musicie coś zrzucić. Albo tuning amunicji zrzucacie, albo bezpieczne magazynowanie i dajecie idealny ładunek, dlatego żeby te hity latały szybciej i tak to właśnie wygląda. Więc względem tego, jakim czołgiem gracie, tak będą wyglądały właśnie te perki na snajperskich czołgach. Ale jeszcze nie, bo jest jeszcze 430 a na 430 jest trochę inna historia, bo tutaj weźmiemy sobie inny perk. Już pokazuję. Braterstwo broni, naprawa, czyli to są te takie czołgi średnie, które biją się na bliskim dystansie i takie niebezpieczeństwo będzie super wyborem. Ciągle biorę maskowanie, biorę zwiat, zrzucam w tym momencie któryś z tych skili. No i tutaj jest problem. Czy wykrywanie dźwiękiem, czy praktyczność? No praktyczność byłaby genialna na 430, gdy bijesz się na bardzo bliskim dystansie. Ale to kurczę, no biorę te praktyczne biorę ją, biorę ją, no zobaczymy jak mnie będą arty biły, bierzemy sobie rozznanie w sytuacji, ramię w ramię też jest ok no i gaszenie pożaru, tutaj mamy dowódcę i jedziemy dalej, celowniczy braterstwo broni, jak najbardziej naprawa jak najbardziej, maskowanie oczywiście, snajper byłby kuszący, ale weźmy strzał z biodra pomimo tego, że 430 teoretycznie musimy się zatrzymać, żeby oddać strzał, no to weźmy koncentrację mi się wydaje, że koncentracja będzie świetnym, świetnym wyborem na wiele czołgów, strzał. Jak najbardziej wyznaczony cel, no nie no, nie będziemy tym przecież takich rzeczy robić. Trzeba mieć zbrojmistrza wrzuconego. Braterstwo broni, naprawa, maskowanie to są zawsze te trzy podstawy, które na tych czołgach średnich mieć musicie. Gładka jazda, jak najbardziej. Jazda terenowa i może być kontrolowane uderzenie. A na ładowniczego, przepraszam, pokażę jeszcze raz. A na ładowniczego będziemy mieć zestaw perków taki sam. Ktoś by powiedział, że może walkę w zwarciu. Można, ale idealny ładunek dużo bardziej odda, bo mamy te apeki, te hity, przyspieszymy trochę ich prędkość. Tutaj musimy dać znowuż delikatną zmianę, bierzemy bezpieczne magazynowanie, no i bierzemy intuicję. Więc pozbywamy się tych trzech perków. Despera też jest kuszący. 5% bufa mamy tutaj do przeładowania, ale ciągle. To jest 5%, fajny, fajny myk, że 25% swoich punktów wytrzymałości musi zostać lub niżej, żeby ten skill się uaktywnił, ale ciągle uważam, że intuicja będzie lepsza, czyli na takie czołgi średnie, które biją się na krótkim dystansie, to będzie całkiem dobry zestaw skill i perków. Moi drodzy, Hateki pokażę Wam na jednym przykładzie. Na razie zrobimy same Mamucie. Oczywiście na Mausie wyglądałoby to troszkę inaczej. Tak weźmy sobie za przykład 60 p Lewandowskiego. Jest trochę tych czołgów, które mają czterech właśnie tutaj e, członków załogi. No i my zaczniemy właśnie od tego. Już tutaj będziemy mieć pewną zmianę. Możemy zrezygnować z maskowania. Tak jak na medach, ciężko jest zrezygnować właśnie z maskowania. Tak tutaj robimy to mechanicznie. Nie interesuje nas w żaden sposób maskowanie. Chcemy mieć braterstwo broni. Chcemy mieć naprawę, chcemy mieć zasięg widzenia, który będzie bardzo dobrą opcją. No i tutaj jest pięknie, bo mamy jeszcze trzy do wyboru. A proszę bardzo, to jest najlepszy zestaw. Bierzemy niebezpieczeństwo. Bez dwóch zdań. Tutaj mamy dużo HP do rozdania, więc. Bardzo często będziemy mieć uaktywnionego tego nie, skilla, jeżeli będziemy właśnie gdzieś tam się strzelać z innymi czołgami ciężkimi. Wykrywanie dźwiękiem jak najbardziej, zmniejszenie negatywnego ogłuszenia dla czołgów ciężkich jest wręcz idealne. No a praktyczność pozwoli nam korzystać właśnie z tych wszystkich naprawek i apteczek non-stop co kilkadziesiąt sekund. No, 45 w najlepszym wypadku, 50 parę, jeżeli nie macie czegoś takiego jak dyrektywka. Rozeznanie w sytuacji so, ciągle super sprawa, zwiększenie zasięgu widzenia podstawa, gaszenie pożaru musi być, ja bym bez tego na waszym miejscu w ogóle nie wyjeżdżał gdzieś tam w bitwy losowe. No i trzeci, który może nam brakować ramię w ramię, albo przechwytywanie sygnału. Wydaje mi się, że na czołgu ciężkim to, że dostaniecie 75 sekund, 0,75 sekund sekundy w szybciej nie, żarówkę. Nie będzie miało aż takiej różnicy. Na czołgach lekkich, o, to już może być coś niesamowitego. Na medach, no, może pomóc. A na czołgach ciężkich raczej bym odpuścił. Ramię w ramię bierzemy i lecimy z tematem. Mamy dowódcę, super sprawa, jedziemy z celowniczym. Braterstwo broni. Znowuż standardzik, naprawa, standardzik, strzał z biodra. Eee, no i tutaj zaczyna się impreza. Tutaj zaczyna się niesamowita impreza, bo względem tego, jakim czołgiem ciężkim będziecie grać, tak będziecie mieć też różne, różne rzeczy do wyboru. Jeżeli chodzi o Polaka, to powiem Wam w ten sposób. To jest hardcore. Zaraz, zaraz zobaczycie czemu. Bo każdy z tych pięciu pr czy też skilli by się nadawał, ale z któregoś musimy zrezygnować. Polak akurat strzela stacjonarnie. Tym nie jedziemy, nie oddajemy na 1000 metrów pestek w ruchu, więc damy sobie koncentrację. Damy sobie. Na pewno zbrojmistrza. To jest podstawa. Zobaczcie, jak te bufy wyglądają. To jest coś niesamowitego. Weźmy sobie do tego jeszcze snajpera. Chociaż czy chcemy mieć tego snajpera? Ja wiem, że to jest fajny perk, fajny skill. On powoduje tutaj zwiększenie tych modułów, więc te, 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 te zniszczone magazyny, odpadanie czapek będzie bardzo, bardzo fajne, ale ja bym tutaj raczej zmniejszył rozdziała podczas obrotu wieży. No i tutaj musicie zadecydować sami. Albo snajper, albo jeszcze przecelowanie. Polakowi na pewno pomoże się przecelowanie. Pytanie brzmi, czy o te 2,5% będzie to tak czuć. Czy nie lepiej zaryzykować i pójść z RNG, żeby raz na jakiś czas zrobić takiego, takie wysadzenie, albo uszkodzić komuś moduł. To zależy od was. Ja spróbuję zagrać, nie wiem z czym, widzowie. Sami zadecydujcie, bo sam mam w tym momencie problem. Entliczek, pętliczek, czerwony, stoliczek. Na kogo wypadnie, na tego bęc. No to nie wypadło. Weźmy snajpera. Albo szybsze celowanie Nie wiem Obojętne Kierowca Bierzemy braterstwo broni Bierzemy naprawę Inżynier może być fajnym Fajnym skillem na Mausa Na takie wolne, wolne, wolne czołgi Do tego dojdziemy też później Gładka jazda może być tylko, czy my tym będziemy strzelać w ruchu? To jest dobre pytanie. Na pewno chcemy mieć kontrolowane uderzenie, na pewno chcemy mieć jazdę terenową i tutaj jest interesująca rzecz, bo znowuż możemy skorzystać z tej takiej piramidki tych trzech skilli, ale który byłby najlepszy? Trzeba byłoby to też przetestować na serwerze. Zwiększa absorpcję uszkodzeń od pocisków odłamkowo-burzących o 10%. No, okej, okay, no tutaj, jak loduwa, raz na jakiś czas nam da bombę. Tutaj znowuż, czy ten rozrzut działa, przy strzelaniu w ruchu będzie tak ważny. Na takim Polaku, czy też ważne będzie ten kilometr do przodu, czy niekoniecznie. Gładką jazdę bym wziął z sentymentu. A tutaj znowuż musicie sami zdecydować, co dla Was będzie lepsze. Ja bym w sumie mm, zaryzykował i dał sobie pewne rozmieszczenie albo inżyniera. Zacznijmy z inżynierem. Jeżeli boicie się V i tym podobnych czołgów, lub czołgów z HE, lub artylerii w sumie? Hmm, interesujące. Weźmy sobie, dajmy pewne rozmieszczenie. Kto nam zabroni? Ładowniczy, braterstwo broni. Mamy naprawę? Mamy idealny ładunek? Ja definitywnie chcę to wziąć. Jeżeli chodzi o Polaka... Lub też inne czołgi, bezpieczne magazynowanie, na takie czołgi jak 277, E5, Super Conqueror, 60TP, moim zdaniem podstawa, ja bym nie grał bez. I tutaj będziemy mieć problem. Bo jak na Super Conquerorze czy tam e 5 jeszcze w stanie byłbym zrezygnować z niektórych rzeczy, no tak tutaj z intuicji zrezygnować raczej nie mogę. Super Conqueror, okej, okay, no nie strzeliłbym wtedy za 500, tylko strzeliłbym za 400 za PCR, ale tutaj e, zmiana właśnie z tej podstawowej amunicji typu AP na hit. Plus będzie zbyt ważna, więc musimy to wziąć. Trzeci, ostatni perk. Znowu problem. Znowu problem, bo i desperat może się nadać. 25% HP w dół. Odpala nam się 5% czasu przeładowania. Walka w zwarciu. Kurde, sytuacyjne. No bo co, jeżeli rzuci wam taką mapę, gdzie nie możecie podjechać do przeciwnika wręcz na te 50 metrów. Szkoda, nie? To nie skorzystacie z tego bonusu. A tuning amunicji zawsze, ale to zawsze... Dawam ten bonus, więc ja wybieram Tuning amunicji zamiast walkę w zwarciu. W tym przypadku na większość tych czołgów, moim zdaniem, będzie bardziej po prostu yy, pomagać w takiej standardowej gierce. Na przestrzeni 100 gier wydaje mi się, że tunik amunicji yy, będzie wypadać lepiej niż walka w zwarciu, ale to też sprawdzimy. To na dzisiaj czołgi ciężkie, zestawiki siedzą, dlatego korzystajcie. Moi kochani widzowie, grille 15. Czołg snajperski Tedeczek. To jedziemy, zabieramy się za gościa. Braterstwo broni musi być naprawa. Moim zdaniem musi być. Maskowanie również. Tutaj bierzemy niebezpieczeństwo. Nie abym nie brał. Ja bym sobie wziął zwiat. Ciągle pomoże. Wykrywanie dźwiękiem jak najbardziej. No i oczywiście. Praktyczność. To na dowódce. Celowniczy. Braterstwo broni, naprawa. Maskowanie. Mimo tego, że ten grill nie ma dużo, to tutaj tak mówią wziął koncentrację, żeby wyciągnąć jak najwięcej z tego działa, w zależności od modułów, to może działać różnie, ale możecie takim grillem zejść do 0,19, 17, 18, nawet z celnością, gdy macie odpalone różne perki. Zbrojmistrz, zbrojmistrz, jak najbardziej też bierzemy. No i ostatni perk to jest problem. Szybkie celowanie. No, chciałbym go sobie wrzucić. Tylko pytanie brzmi, czy na takiego grilla jest sens. Moim zdaniem nie ma. Ja bym wziął snajpera, ewentualnie strzał z biodra, który będzie poprawiać tutaj właśnie ten obrót wieży grilla, żeby to działko się tak nie rozjechało. I ja chyba wezmę strzał z biodra, definitywnie najlepszy wybór. Kierowca, to jedziemy, braterstwo broni, naprawa, maskowanie i co dalej? Inżynier, kontrolowane uderzenie, kontrolowane uderzenie na grillu jak najbardziej się przydaje, jak i na ogólnie na tych czołgach snajperskich, to będzie dobra opcja. Inżyniera nie potrzebujemy, jazdę terenową sobie weźmiemy, to na pewno, no i tutaj pewne rozmieszczenie albo gładką jazdę, no nie strzelacie grillem w ruchu, weźmy sobie pewne rozmieszczenie. Radiooperator. Braterstwo broni jak najbardziej, naprawa jak najbardziej, maskowanie też. Ramię w ramię może być ciekawe na czołgach snajperskich, dlatego że umówmy się, często są takie punkty na mapie, gdzie siedzicie obok innego niszczyciela czołgu. Dlatego weźmy ramię w ramię. Weźmy sobie oczywiście gaszenie na grillu, jak i innych czołgach snajperskich, esterfale, etc., etc. Ta, te czołgi się rają, więc chcemy jak najmniej tutaj tych punktów wytrzymałości stracić. Rozeznanie w sytuacji. Ja bym wziął jednak rozeznanie w sytuacji, zamiast przechwycenia sygnału, tak, zróbmy. No, i w tym momencie będzie zabawa. Braterstwo broni, naprawa. Mamy maskowanie, i powiem Wam tak. Na grillu intuicja jest wymagana w 100%, dlatego go biorę. Sprawdzałem idealny ładunek. Słuchajcie, pestki z 1200 na 1350. Na takim grillu działają. Fuda, mam wrażenie, jakbym strzelał czołgiem naprawdę takim sniperskim na APCR-kach, a to są ciągle APK. Dlatego weźmy sobie idealny ładunek, to nam pomoże. Nie chcemy walki w zwarciu. Nie wiem, czy bezpieczne magazynowanie znowuż będzie nam potrzebne, właśnie z tym bufikiem tutaj i czasem skróconym czasem przy odnowienia się naprawki i naprawki i apteczki. Dlatego weźmy tuning amunicji. Proszę bardzo, i robimy to samo. Z drugim załogantem. A co jeżeli będziemy mieć do wyboru tutaj czołgi, które biją się na bliskim kontakcie, czyli takie niszczyciele czołgów jak E3, jak Panzer 268 V4? Tutaj trochę zabawa się nie komplikuje albo może i nawet niekoniecznie, bo czy chcecie brać maskowanie na taki czołg? Można, pytanie, czy będzie warto? Sprawdźmy to. Braterstwo broni? Chcemy. Naprawę? Chcemy. Niebezpieczeństwo? Fajnie mieć. Praktyczność? Też fajnie mieć. Trzeba byłoby mieć też zwiat, żeby zwiększyć zasięg widzenia, i tutaj mam problem. Czy poświęcamy maskowanie? Czy niekoniecznie. Jeżeli czujecie się na pełnej, to możecie. Jeżeli nie, no to bierzecie wykrywanie dźwiękiem. Wszystko zależy od Was. Ja na razie wezmę sobie maskowanie, czy nam to w ogóle się opłaci. Sprawdzimy. Rozeznanie w sytuacji chcę mieć. Ramię w ramię też chyba bym raczej wziął, bo na takie trójce, to że mi ta żarówka szybciej wyskoczy, nie będzie mieć większej różnicy. Gaszenie pożaru musi. Być więc tutaj zobaczcie, już jest zmiana tego jednego perka i skilla na tym dowódcy, albo i nawet dla niektórych będą to. Dwie zmiany. Braterstwo broni bierzemy na prawę. Możecie dać maskowanie, ale też niekoniecznie. To zależy od tego, jak gracie. Więc tutaj z tego maskowania można zrezygnować jak najbardziej. Koncentracja pewnie zbroj mistrz oczywiście. Zmniejszenie RNG jest super. No i w tym momencie znowuż mamy problem snajper celowanie. Jakbyśmy zeszli z maskowania, można byłoby wziąć dodatkowy perk. Ja tutaj postaram się wziąć snajpera. Zobaczymy czy nam pomoże. Raz Dwa, trzy, mamy maskowanie na prawe i bija, tak jak mówię, maskowanie, bardzo opcjonalna sprawa, można albo, ale nie trzeba, jak ktoś się czuje pewnie, to czemu nie, gorzej jak wam prostu jakąś taką mapę, gdzie maskowanie mogłoby się przydać, na przykład Prochomalia, etc., etc., jeżeli nie pojedziecie na hila. kontrolowane uderzenie jak najbardziej. Gładka jazda. No tutaj w ruchu nie będę za dużo strzelać. Takiej trójce inżynier by się przydał, prawda? To jest super. Będzie się lepiej cofać, no i w tym momencie albo bierzecie sobie jazdę terenową, albo pewne rozmieszczenie. Ja bym wziął raczej jazdę terenową, chociaż tamten skill też jest niezły. No i przechodzimy tutaj do ładowniczego. Raz, dwa. 3. Nie jestem w 100% przekonany co do maskowania, ja bym raczej tak nie grał, ale wiem, że wielu z Was lubi grać z maskowaniem nawet na e trójce, dlatego je tutaj wrzuciłem. Intuicja. No, ja chyba powiem tak. Pozbędę się intuicji na e Powiem Wam zaraz czemu. Bezpieczne magazynowanie, biorę, biorę idealny ładunek i biorę sobie tunika amunicji. Dlaczego nie wrzuciłem w tym momencie intuicji na E3? No i to jest dobre pytanie. Dlatego, że wydaje mi się, że na E3 okej, okay, te hajki są fajne, gdy strzelamy do lodówki tego typu czołgów. Faktycznie jesteśmy w stanie strzelić za te 200-300 więcej czasami. No ale tutaj mam pewniaczka. Że to jest zawsze odpalone, że to zawsze działa. Więc ewentualnie, jak będę widział Grilla, no to sobie przyładuję wcześniej i będę pewien, że mogę oddać tę pestkę. No ale sytuacyjnie tutaj ta intuicja nam ucieknie. Jednak ja i tak, i tak będę raczej grał z takim zestawem, chociaż poczekajcie, bo może się okazać, że jeden perk lub skill będzie zmieniony. Dlaczego bezpieczne magazynowanie? Na takiej trójce jak pancerach i tym podobnych. Często gdzieś te moduły padają, są to uszkodzone magazyny, więc ja bym tutaj z tego po prostu nie rezygnował. Czołgi lekkie. Nie będę ich teraz dzielił pod uszkodzenia, pod spotę, etc., etc., tym zajmiemy się następnym razem, w następnych odcinkach. Teraz chodzi o to, żebyście mieli podstawę. Bierzemy braterstwo broni, no pewnie, na taki mantikorzy na prawa. Bierzemy sobie też maskowanko, musi być. Ze snajpera można zrezygnować. Koncentracja, okej, okay. wyznaczony cel, bardzo fajny. No, i ja bym tutaj wziął wyznaczony cel. Wziąłbym zbrojmistrza i wziąłbym raczej koncentrację. Taki zestaw bym dał strzał z biodra fajny. Kurczę, no tutaj widzicie, no snapów mantikorą strzelać nie będziemy, umówmy się. Wydaje mi się, że to jest całkiem optymalny zestawik tutaj tych skili. We przejdźmy do bonusowych atutów. Zwiat 100% musi być. Mentor? No nie wiem, ja bym wziął wykrywanie dźwiękiem, bo to też czasami pomoże Wam uniknąć pestki od arty, a umówmy się, bywają niekiedy zabójcze. Praktyczność czy koordynacja, czy może mentor? No, powiem Wam w ten sposób: fajnie, że to zwiększa o 12,5% na 15 sekund po wykryciu pojazdu przeciwnika, ale umówmy się, jak gracie taką antykorą. To, czy wy strzelacie z pasywa? Nie wydaje mi się. To może być ciekawy skill na EBR-a. Dlatego na Manticore bierzemy sobie praktyczność. Zawsze mieć tę apteczkę lub też naprawkę pod ręką warto. Rozeznanie w sytuacji. Jako drugi atut bonusowy 100% najważniejsze rzeczy. Ramię w ramię. Nie będziemy grać czołgami lekkimi obok siebie. To na pewno, więc rezygnujemy w tym momencie z tego skilla i weźmiemy sobie eksperta w komunikacji. Ewentualnie, jeżeli chcecie, to możecie zamienić go na przechwycenie sygnału. Gaszenie pożaru, ja bym brał na 100%, i tutaj jest ten cholerny problem, do którego właśnie zmierzałem, bo i zagłuszanie będzie świetne. Chyba, że się czujecie na tyle dobrze, że zrzucicie gaszenie pożaru. No ja nie chciałbym wam tego. Doradzać, bo w tym momencie Manticora ciągle ma ten problem, że coś trzeba wybrać i z czegoś trzeba zrezygnować. No tutaj mamy zwiększenie zasięgu widzenia o 3%, musi być. Gaszenie pożaru, fajnie mieć, bo ratuje dubsko. Zagłuszanie, spoko, ale to raczej na EBR-a bym wziął niż na Manticora, więc tutaj wziąłbym po prostu tego eksperta komunikacji. Zwiększenie premii o 2,5% skuteczności załogi, czyli jeżeli zrobimy Moi drodzy, więcej asysty niż mamy HP, czyli punktów wytrzymałości, to będziemy jeszcze lepiej spotować, to będziemy mieć jeszcze większy bonusik z tych wszystkich perków i skilli, dlatego ekspert komunikacji jednak będzie najlepszą opcją i tak wygląda dowódca na Mantikorze. Przejdźmy do drugiego ziomeczka. Weźmy sobie braterstwo broni, weźmy sobie naprawę, weźmy sobie maskowanie to musi po prostu być. Dalej, gładka jazda, kontrolowane uderzenie na czołgi lekkie jest przydatne, jak najbardziej, jazda terenowa. No i tutaj zaczynamy zabawę, bo ja bym wziął pewne rozmieszczenie dlatego, że wpadają włoskie, przepraszam, czeskie lighty no i one będą bombić z więc weźmy sobie w tym momencie. Pewne rozmieszczenie, wydaje mi się, że to wcale nie jest zły, nie zły skill. Czy inżynier, czy gładka, gładka jazda też ma, pewnie mogłyby tam pomóc w jakichś sytuacjach, ale my się skupimy tylko i wyłącznie na tym. Ciągnika amunicji ja to biorę. Czy taką mantikorę będziemy korzystać z intuicji? Nie będziemy. Czy będziemy bić się w zwarciu? Nie będziemy. Dlatego weźmy sobie idealny ładunek i weźmy sobie bezpieczne magazynowanie. Zestaw na mantikorę jest. Na inne czołgi też wam zaraz pokażę, żeby nie było. EBR posiada czterech załogantów, więc tutaj będzie wyglądało to troszkę inaczej. Dlatego sami sobie na te po niektóre czołgi będziecie musieli to rozplanować. Ja oczywiście, jeżeli będę robił materiał o czołgach ciężkich, lekkich, średnich itd, i Pokażę Wam więcej zastosowań właśnie tych perków i skilli na każdy inny czołg. Teraz i chodzi o to tylko i wyłącznie żebyście wiedzieli co dać jeżeli ktoś miałby z tym problem. Niebezpieczeństwo nie używamy, bierzemy wykrywanie dźwiękiem, bierzemy praktyczność, co jest świetnym wyborem moim zdaniem na takiego Ebera, no i weźmy sobie zwiat. Jeżeli chcielibyście zaryzykować i zrezygnować z praktyczności na rzecz koordynacji, to możecie, ale po co dawać szybkość celowania na EBR-ze? Moim zdaniem jednak nie ma sensu. Bierzemy, trzymamy się tego sprawdzonego zestawu. Bezpieczne magazynowanie, fajne, fajne, fajne. Tutaj warto mieć na EBR-ze intuicję. Umówmy się, EBR działa w ten sposób, że ta intuicja, przeskakiwanie pomiędzy haekami, czy też apc ami i tak dalej, i tak dalej, będzie mieć duże, duże znaczenie w zależności od sytuacji. Rezygnujemy z bezpiecznego magazynowania. Bierzemy idealny ładunek, który ciągle się przewije jako podstawa na większość czołgów. Jak nie wszystkie, w zwarciu grać nie będziemy. Unik amunicji. Oczywiście, że tak. Ja jestem fanem tego perka, więc go po prostu wybiorę. Celowniczy. Braterstwo broni. Naprawa. Kamuflaż. Oczywiście, że tak. Koncentracja. I tutaj mamy ciekawy myk. Ja wezmę zbrojmistrza na EBR-ze. Czasami, słuchajcie, to odda. Ja bym wziął koncentrację. Często jest tak, że złapiecie sobie pozycję... Wyczekujecie przeciwnika w takim krzaku. Skupiacie koncentracja się odpala, dajcie pestkę i uciekacie gdzieś tam na przykład za róg, za Kamek, za domek czy coś takiego. Dlatego koncentracja może być dobrym wyborem. Strzał z biodra, może być snajper, ok, wyznaczony cel. No ja bym tutaj wziął też ten wyznaczony cel chyba. Weźmy sobie wyznaczony cel. Chyba, że nie będziecie grać. Na Mantikorze też polecam wyznaczony cel. Jeżeli go tam, przepraszam, nie wrzuciłem, to warto byłoby go gdzieś umieścić w ten sposób, bo być może troszkę zaspałem. Nie wiem, co wziąłem, czy strzał z biodra, czy nie. Raczej wyznaczony cel warto byłoby wziąć. Także moja wina, przepraszam najmocniej, jeżeli go tam nie było. Braterstwo Broni, mamy naprawę, mamy maskowanie. Bierzemy sobie, kochani, moi kontrolowane uderzenie na czołgi lekkie, jest to bardzo, bardzo ważny skill. Weźmy sobie jazdę terenową i spróbujmy sobie dać pewne rozmieszczenie, jeżeli chodzi o takiego ebr -a. Ja wiem, że zmniejszenie rozrzutu działa przy strzelaniu w ruchu byłoby fajne, ale tutaj być może ta absorpcja troszkę nam pomoże. Braterstwo broni na radiooperatorze. Naprawka jest, maskowanie. Również mamy eksperta komunikacji, gaszenie pożaru. No i rozeznanie w sytuacji, ewentualnie słuchajcie, jeżeli bardzo chcecie, no to można teoretycznie z tego eksperta zrezygnować, no ja bym tutaj z gaszenia pożaru absolutnie na EBR-ze nie rezygnował, ten czołg się potrafi nieźle fajczyć, więc to robicie na własną odpowiedzialność, jeżeli nie chcecie tego eksperta i zależy wam na szybszym zapaleniu się żarówki i nie macie takiego wyczucia... Że możecie dostać włącznie te żarówki w danym miejscu, no to można. Chociaż wydaje mi się, że ekspert komunikacji w wielu grach będzie dużo, dużo bardziej wam oddawać niż przechwycenie sygnału. No i tak to, moi drodzy, wygląda. Oczywiście kolejne materiały już niedługo, więc miejcie rękę na pulsie. Wpadajcie, będziemy robić linię do BatChata, K91, oczywiście, oczywiście czeskie Lighty. Podzielimy ten segment perków na czołgi ciężkie medy, niszczyciele czołgów i tak dalej, i tak dalej. Wszystko postaram się jeszcze lepiej opisać. Tutaj macie wstępne. Wstępne założenia do tego, jak którym czołgiem po prostu grać, jakie perki rozdać. Pamiętajcie, że możecie resetować te perki dowoli, macie na to miesiąc. No i to chyba byłoby na tyle. Jeżeli coś byście chcieli zmienić, napiszcie mi proszę w komentarzu co, a ja chętnie zobaczę, co tam wymyśleliście. No i do następnego, widzimy się już jutro.